ucisk psychiczny. Żebyś w końcu doszedł do miejsca jako facet, jako żołnierz, gdzie już mi nie obchodzi, że rzucę się w błoto, że będę mokry. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, że będzie zimno. Nie obchodzi mnie to, że na mnie klną i po prostu przeklinają na mnie. Nie obchodzi mnie to i to i tamto. Po prostu wychodzisz jakby ze swojego ciała i stoisz obok i nie obchodzi cię to, co się dzieje z twoim ciałem. 3 miesiące. A teraz kilka dni chcą to zrobić. Więc co musicie zrobić? Powiem wam tak. Jeżeli będziecie mi... Posłuchajcie uważnie, bo to może uratować wasze mięso. Chyba, że nie chcecie słuchać i chcecie, tak jak mówię, być pokarmem na kotlety do McDonalda, jak was przemielą. Po pierwsze, jeżeli dostaniecie wezwanie, to możecie jechać na to wezwanie. Jeśli przyjedziecie na wezwanie, dadzą wam papierzyska do wypełnienia. Dadzą wam formularze, aplikacje do wypełnienia. I teraz, posłuchaj uważnie, siadasz przy stoliku, rzucają ci papier przed nos, albo sam je bierzesz i nic nie wpisujesz, nic. Nic nie wpisujesz, rozumiesz? Nic nie wpisujesz. Na żadne pytanie nie odpowiadasz, nic nie wpisujesz. To będzie stan zdrowia i tak dalej, stan szczepień, lalala. I co wszystko trzeba będzie zaznaczać, to tylko wystarczy zrobić ptaszka, małego takiego ptaszka, że nic nie zaznaczasz, nic. Mają określony czas na wypełnienie aplikacji, mają określony czas dla grupy, która przyjdzie do WKU, czyli do Wojskowej Komisji Uzupełnień, przyjdzie, żeby wypełnić aplikację i później będzie następne wezwanie, prawdopodobnie na trening, na szkolenie i później będzie przysięga wojskowa. Więc tak, jeżeli nic nie wypełnisz, nic nie zaznaczysz, oni nie mają nic na ciebie, że ty cokolwiek zaznaczyłeś, czy cokolwiek podpisałeś. I nie mogą cię zmusić, bo ty nie wyraziłeś tak naprawdę swojej zgody na to. I będą cię cisnąć, żebyś wypełnił. Będą cię cisnąć, żebyś wypełnił, ale ty nic nie wypełniasz. Nic nie mogą ci zrobić. Nie mogą ci wykręcić ręki, nie mogą ci złamać palców, nie mogą w żaden sposób cię uszkodzić, dlatego, że nie wypełniłeś aplikacji. Czas się kończy, oni muszą ten czas zamknąć, więc ci, którzy wypełnili, oddali aplikację, ty nie wypełniłeś, możesz tam jeszcze zostać, może 10-15 minut, oni nie mają całego dnia, by cię trzymać, byś wypełnił aplikację, więc cię wypuszczą, wyjdziesz stamtąd, oni nie będą mieli nic podpisane, ale będą mieli baranów, którzy podpisali, już mają na karcie, więc wiedzą, komu wysłać następne zaproszenie, tobie nie wyślą, ewentualnie mogą ci wysłać jeszcze raz, żebyś wypełnił znowu tą, przepraszam za stwierdzenie, cholerną aplikację, a ty jej nie wypełnisz. Ty jej nie wypełnisz, bo przez tą aplikację dopiero dostajesz wezwanie na szkolenie. Bo muszą znać stan twojego zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wypełnisz, zgadzasz się na następny krok. Więc następny krok będzie szkolenie. Przeszkoleni będą po prostu i kiedy już podniosą swoje dwa palce, jak ja to robiłem w wojsku, w Armii Polskiej, podniosą swoje dwa paluchy do góry, żeby złożyć przysięgę, wszyscy, którzy złożą przysięgę, już są mięsem armatnym. Każdy, kto złoży przysięgę. Jeżeli nawet by cię zmusili do tego miejsca, gdzie zaprowadzą cię na siłę w szereg tych, którzy chcą złożyć przysięgę, to ty nie podnosisz ręki i nie mówisz nic. Milczysz. Nie składasz przysięgi. Jeżeli nie podniesiesz łapy do góry, nie złożysz przysięgi, nie jesteś żołnierzem. Nie możesz być żołnierzem bez przysięgi. Więc kolejny krok. Nie zrobię tego, co oni oczekują, czego chcą, bo w tym momencie ty, jeżeli ty sam wyrażasz zgodę, by to wszystko czynić, co oni chcą, do czego chcą cię wpędzić, to sam na siebie wyrok podpisujesz. Nie robisz tego. Nic nie robisz. Jesteś po prostu miód. Jesteś milczącym, niepiszącym kandydatem, który nie może być kandydatem na mięso. I wtedy mogą cię straszyć restrykcjami, mogą cię straszyć więzieniem, mogą cię straszyć różnymi strachami, po prostu strach ma duże oczy, mogą cię straszyć. I teraz uważaj. Spójrz na mnie. Mnie straszyli wieloma rzeczami. Straszyli mnie, że zabije mnie COVID. Jestem tutaj. Straszyli mnie później, że jeżeli nie wezmę szczepionki, nie będę miał pracy. Miałem pracę. Jestem. Później robili spis ludności, powszechny spis ludności.
Nie wziąłem udziału w spisie ludności. Straszyli mnie dużymi karami pieniężnymi. Nic mi nie dali. Jestem. I jestem w tym miejscu, bo jestem, bez względu na to, że czy mnie straszyli, czy mnie nie straszyli, karami i tak dalej, nic mi nie dali. Jestem. Jestem przekonany, że kiedy teraz by mi na przykład wysłali tutaj do północnej Irlandii zaproszenie do wojska, bym się nie wstawił, nic by mi nie zrobili. By mnie straszyli więzieniem, nie przyjechaliby po mnie. Dalej będę w wanie i dalej będę w samochodzie i będę do was głosił. Jestem. Oni biorą ludzi na strach. Oni biorą ludzi przez manipulację strachem, że jeśli nie zrobisz tego i tego, to my ci zrobimy to i to. A ty powiesz, no to dobra, no to zróbcie. Ja to nie zrobię tego, co chcecie. Masz założyć maskę, bo inaczej, bo co? Nie założę. Bo to. Nie zakładałem i co? Teraz masz przyjąć szczepionki, bo... Nie przyjmę. Nie przyjąłem, jestem. Masz wziąć udział w spisie powszechnym, bo my cię zaraz tutaj... Nie wziąłem, jestem. I nic z tego, co obiecywali, nic się nie stało. Bo chcieli wziąć mnie na strach. Wszystkich biorą na strach. Więc jeśli ty będziesz się bał, że cię włożą, że cię wsadzą do więzienia, to powiem ci tak. Gdyby nawet mieli przyjść po ciebie i wyciągnąć ciebie za franki i miałbyś pójść na 3 lub 5 lat więzienia, to pamiętaj. Lepiej być żywym w więzieniu niż martwym w worku. Bo nie mogą cię trzymać bez ustępu. Te barany, które podpiszą te wszystkie papiery,